Powiem wam, ta działka trochę jest brzydka z zewnątrz, tak odrobinkę. Siemano, witam w kolejnym na moim kanale, z tej strony GamiTV. I dzisiaj trochę sobie upięknię trochę tą działkę, tak. Bo ta działka jest brzydka. Troszeczkę, odrobinkę. Generalnie ta dziura tutaj dalej jest. Muszę coś z nią zrobić, tylko chciałbym najpierw trochę to upiększyć. Drobinkę tak. Żeby to trochę lepiej wyglądało, tak może. Bo jak na razie to nie bardzo to wygląda. Najlepiej by to wyglądało, jakbym to zmienił na szkło. Tak mi się coś wydaje. A i generalnie miałem wam pokazać te fotki, co zrobiłem, to tak raz, dwa, trzy i... Jak widzieliście fotki, fajne, tak mi się wydaje, fajnie porobiłem te fotki, wydaje mi się. Kilka fotek faktem, ale zrobić te kilka fotek musiałem zrobić, przylecieć pół serwera, bo tak trochę tak... Tak rozrzucone bardzo te działki, tak troszeczkę. Dobra. Duży ten dom był, ty. Kurde. Dobra. Spróbuję to załatać. Znaczy załatać. Na razie nie będę tego łatał. Bo nie mam pomysłu na ten kąt tutaj. Nie chciałbym całej działki akurat tak zamurowywać. Chociaż wydaje mi się, jak zrobiłem wszystko z tego drewna, to powinienem to chyba zamurować. Tak mi się coś wydaje. Tak mi się wydaje, no nie wiem, no. Ale wydaje mi się, że to po prostu zamuruję. Ewentualnie zrobię może jakieś tam cuda jakieś gdzieś. Zrobię większe w sumie pomieszczenie w sumie w Minecraftie. Faktem, to co tu zrobiłem, to nie ma... Wydaje mi się, że to co tutaj zostało zrobione, nie pamiętam już, ale to zostało zrobione tak blok po bloku, więc jakby no tak... Blok po bloku, tak. Chyba, nie? Już nie pamiętam, jak to było robione, Beskitu. Dawno to było temu. Generalnie to co widzicie w tle tamto, to jest jakiś bug. Bo jak tam, jak widzicie, nie ma tego na mojej działce. No, widzicie. Coś tak buguje, coś tak trochę. Musiałbym chyba serwera wyjść i wejść ponownie, to wtedy tego nie będzie. Bo to jest na tej drugiej działce, to jest tamtąd. To chyba tam jest, na tamtej działce chyba. To, co się tu odbija. No, tak masowo trochę. Okej. Epic. Okej. I zamurowane. Zamurowane. Na ślady już nie ma po tym. Ja, kurde. Nie ma lipy. No będę teraz tak trochę tutaj dał, trochę tu, trochę tam, trochę tu. Wszędzie tu są pochodnie. Więc nie te pochodnie tam będą. Tutaj te pochodnie usunę, bo na ścianach pochodni nie ma. I sobie teraz wyjdę z działki. O tak, dobra. Wezmę sobie to. Pójdę na drugi koniec działki. Okej. O, to też coś jest, jak widzicie. Dobra. Nie wiem, czy to mogę usunąć. No właśnie, tak. Mogę to usunąć. Mogę to usunąć. I usunąłem. Zaraz to naprawię. Bo tu jest ten detektor, nie? Czy jak on się tam zwie? Jak on się tam nazywa? Sensor. Jęzor. Nie wiem, żartuję. Ale on chyba trochę... Co? Nie, dobrze stoi. Okej, okay, dobrze stoi. Dobrze. Dobrze stoi. Tyle redstone'a. Kurde. Fajnie by było, jakby to... Musimy to spróbować wyłączyć. Zobaczymy, czy to da się wyłączyć w ogóle.
No dobra. To trochę chociaż odrobinkę poprawi to tak, żeby to jakoś lepiej troszeczkę wyglądało. No dobrze. Redstone, redstone, redstone. Redstone, a co to tutaj jest dużo? Fajnie to wygląda. Aż tak dziwnie takie ten. Niezbyt to wygląda. Usuniemy to. I musimy iść tu. Do maszynowni, znaczy do elektrowni, pyk. Wyłączamy. Wyjdziemy na szybkości z tego. I... To się wyłączy? Jak myślicie, wyłączy się to? Chwila ciszy. Pewne napięcia. Czemu to się nie wyłączyło? Takie mam pytanie małe. No mam takie pytanko, nie? Czemu to się nie wyłączyło? Takie trochę dziwne. Ale tu ciemno, o kurde, nic tu nie widzę. Czemu to działa? Bez kitu. Czemu to działa? Gdzie to ma przejście? To ma przejście... Nie no, wyłącza się to. To ma przejście tu, ma gdzieś to przejście, nie? Ale lagi, albo nie lagi, nie ma lagu, dobra. Tutaj to jest. A czemu to ma napięcie? Czemu to ma napięcie? Halo? Przecież na napięciu nie powinno być. To ma cały czas napięcie, a to idzie tam. To nie jest połączone. I czemu to ma napięcie? To jest pytanie takie. Chyba, że to jest źle zrobione. Chyba, że to powinien tak zrobić. No właśnie. I to się wszystko wyłączyło. Co nie? Wyłączyło się wszystko teraz. No tak. Wszystko się teraz wyłączyło. Tylko, że jest dalej jasno. Nie wiem, takie... Jakieś takie... Dziwnie to wygląda. Postawię tutaj ten sensor cały. Dam go na dzień. Dobra, to niech się to włączy. Niech to będzie włączone jak na razie. Spoko, niech to będzie włączone. Włączymy też to tutaj. Chociaż winanie tego tam chyba tego sensora tam, czy jak mu tam nie będzie raczej chyba. Coś tak mi się wydaje, coś. Trochę się to chyba nie opłaca. Lepiej to chyba przyciskiem wszystko sterować niż takim jakimś sensorem jakimś tam. Prawda? Tak mi się wydaje. No więc troszeczkę się pozmieniało. Dalsze części sobie trochę porobię poza odcinkami. Bo tak na odcinkach to tak... Tak chyba trochę nudno będzie, jak tak będę budował sobie tylko. No i co, no. To było na tyle w tym odcinku, mam nadzieję, że ciekawie się spadało, jeśli tak, zostawcie pod górę. Subskrybujcie, komentujcie. I to było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę, cześć, na razie.